Zdrowia. No, Kościół katolicki ma spory problem ze zboczeńcami, ale wygląda na to, że zbór metodystów amerykańskich ma jeszcze większy problem ze zboczeńcami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Watykanie teraz był synod biskupów, no i w zasadzie papież opieprzył tych wszystkich zboczeńców i te tendencje do zacierania, można powiedzieć, tych przestępstw kryminalnych, można powiedzieć. Wszędzie się afery pojawiły, w południowej Ameryce, w Europie, w Australii, w Ameryce. No, wszędzie było mniej więcej podobnie, przytasowywanie duchownych, oskarżenia. W Ameryce film nawet zrobili o tym. Największy problem jest taki, że w Ameryce to jednak adwokaci doprowadzali do tego, że kurie płaciły pieniądze, uzgadniali, dogadywali się, rodzice czy opiekunowie dogadywali się, prokuratorzy patrzyli na to, policja patrzyła na to, system społeczny patrzył na to, system sprawiedliwości patrzył na to i wszystko było za pieniądze. Jest coś takiego jak oskarżenie z urzędu i kara z urzędu i więzienie z urzędu i wszystko to jest na miejscu, no ale kasa powodowała, że przepływała. Ludzie przyjmowali te pieniądze. Także ja mam największe pretensje do całego systemu, że pozwalano na to. No, zero tolerancji, jest nadzieja, że się to poprawi. No ale filmik dzisiejszy jest o metodystach. No i kwestia jest taka, że metodyści się kompletnie rozpadają. W Ameryce to jest druga protestancka grupa w Ameryce. To właśnie są metodyści. Jest ich 7 milionów. No i powoli. Dzisiaj jest 7 milionów, bo w 70 roku było 15 milionów, czyli jest dwa razy więcej. Dlaczego to się wszystko rozpada? No, rozpada się, bo zboczenie wstępuje na ołtarz. Proponują tam coraz więcej właśnie lesbijek, które mają swoje żony, homoseksualistów, którzy mają też swoich mężów. No i coraz więcej wchodzi do duchowieństwa tych ludzi zboczonych, no i ludzie w tych zborach metodystów po prostu nie cierpią tego, no, czytają tą Biblię, no i tam jednak ta sodomia jest zakazana, jednak to zboczenie jest zakazane, nie jest to naturalne, oni po prostu tego nie uznają i nie będą uznawali. No ale już od 20-30 lat cała ta mania, kiedy w 76 roku amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów uznało, że homoseksualizm to nie jest choroba psychiczna, no bo do 76 roku to było uznawane. No ale to ciekawe jest to, że właśnie w tym Stowarzyszeniu Psychologów Amerykańskich, no to trzech z tych chyba 11, którzy napisali te oświadczenia, nie sami byli homoseksualistami. No i od 30-40 lat ten najazd, czy ta fala, czy ta lawina tego zboczenia po prostu wchodzi w społeczeństwo. W tych filmach jest coraz więcej, w showach jest coraz więcej, w polityce jest coraz więcej. No wszędzie coraz więcej jest, a ten lud normalny, taki tradycyjny, konserwatywny, no to jednak zaczyna walczyć z tym. No i te 7 milionów, które na dzisiaj zostało, prawdopodobnie się rozdzieli bardzo się rozdzieli, no bo jednak w niektórych tych parafiach, w niektórych tych zborach chcą, żeby te lesbijki były, no prowadziły te serwisy, te msze w swoim tym zborze. No, a większość ludzi się nie zgadza na to. Jest to tam ciekawe, że właśnie metodyści to są między innymi Clinton, Hillary Clinton, no to jest metodystką.
Jeff Session też jest metodystą. No i oni są bardzo aktywni. Oni są bardzo aktywni w Afryce, w Azji. Oni jeżdżą na te swoje misje. Większość tych jak mają te lekcje religii, no to oni tam nauczają tą młodzież i dzieci właśnie, żeby oni szli i głosili Słowo Boże na świecie. No jeżdżą między innymi do Afryki. Najwięcej 30% metodystów, jak oni przyjeżdżają do St. Louis na te takie zjazdy religijne, no to 30% ludzi jest po prostu z Afryki. Także to jest wielka ilość. No ale ci Afrykańczycy to mówią nie, nie ma homoseksualistów na ołtarzu, nie będzie tego. Także w Ameryka się rozdziela. No i teraz nadchodzi taka możliwość, że po prostu będzie rozdzielenie tego zboru metodystów na dwie strony. No i teraz jest taka kwestia, do kogo należą nieruchomości, do kogo należy kasa, do kogo należą te emerytury, do kogo... No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i jedna strona tych właśnie homoseksualnych, dużo z nich było po prostu wyrzuconych, jak to się nazywa, no w każdym razie, jak jeden z tych biskupów dał ślub swojemu synowi, który brał ślub ze swoim mężem, no to tego właśnie, tego biskupa, można powiedzieć, wywalili na pysk. To on się nazywał Frank Schaffner. No ale później go z powrotem go wzięli do całej tej grupy biskupów. Dużo kobiet też nawzajem się jakoś tam nie nominowało, uświęcało, no cokolwiek jest nazwa na święcenia kapłańskie, o właśnie, na święcenia kapłańskie, no to dużo tych lesbijek się właśnie dostało, te święcenia kapłańskie, no ale jednak ta zmodyfikowana tradycja, podejście do zmodyfikowanej tradycji, no to jest dosyć idiotyczne, to tak jak jest produkt czekoladopodobny, czy powiedzmy kiełbasa bez mięsa, tak? To jest po prostu kompletny jakiś idiotyzm. No ale wśród tych metodystów spada nieprawdopodobnie i właśnie ten sprawy te seksualne rozwalają społeczeństwo. Także mamy nie tylko katolicy mają swój problem, który trzeba rozwiązać. No, zdecydowanie trzeba rozwiązać. Wydaje mi się, że rodzice, opiekunowie to powinni, jeżeli są jakiekolwiek były zarzuty, czy w przeszłości, to szkoda, tylko że rodzice czy opiekunowie nie poszli i nie dawali ciosa takiemu księdzu w mordę, żeby się krwią zalał. No i nawet jakby policja przyszła, no to po prostu iść i zeznawać, że po prostu ten zboczeniec coś tam gdzieś tym dzieciom robił. No i to by wszystko wychodziło na wierzch. A to nigdy nie wychodziło na wierzch. To w Ameryce po prostu płacili pieniądze, żeby nie wychodziło na wierzch. I ci prokuratorzy i policja to jest część bandytyzmu tego całego. No. A wśród metodystów, no oni przychodzą, mają te zgromadzenie, mają jakiś ten serwis religijny, kościelny, no i ustalają, no i mówią, że ta kobieta będzie powiedzmy pastorem, czy pastorką, i jej żona jest pastorówną, czy pastorałką, no nie wiem, może pastorałką, no i te pastorki po prostu prowadzą ten zbór, tam ludzie głosują, no i taki właśnie był plan, że ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy sami sobie zrobią swoją doktrynę, no ale to jest takie rozwiązanie mniej więcej na 10 czy 20 lat, tak, no bo za 20 lat, no to weź się wszystkich tych, którzy mieli opory przeciwko homoseksualistom, transgenderom i gejom, i homoseksualistom, i lesbijkom, no to te za 20 lat to ten opory spadnie, to wszystko się rozwodni i w zasadzie ci metodyści to będą prowadzeni przez homoseksualistów, przez lesbijki, przez transgenderów, no i oni będą nauczać tych
heteroseksualnych i po prostu cały ten zbór metodystów jest postawiony na głowie. Dlaczego ja tak mówię? No mówię, że bo bardzo często ci ludzie nie heteroseksualni to mają jakiegoś takiego ekstra kopa psychologicznego, mają jakąś taką misję do spełnienia. Nie mają dzieci, nie mają jakiejś takiej pracy, także ich wizje jakieś świata idą w kierunku kompletnie innym niż 90% społeczeństwa, niż 99% społeczeństwa, niż w kierunku normalnych, konserwatywnych ludzi, którzy mniej więcej wiedzą. No, konserwatywni to ja mam na myśli Bóg, honor i ojczyzna, czyli w zasadzie rodzina, ojciec, matka, dzieci, uczciwość, No i tradycje, te tradycje z przeszłości, z tego, co człowiek się nauczył na podstawie życia przodków. Także metodyści są rozwalani dużo, 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 dużo szybciej. Wszystkie religie są rozwalane. Socjalizm laicyzuje, socjalizm rozwala wiarę, socjalizm po prostu rozwala społeczeństwo. Zdrowia! Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Też dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Klik, klik, klik. Do następnego.